Cześć, witajcie w kolejnym filmie związanym z srebrnymi monetami, monetami bulionowymi, inwestowaniem w srebro. Ten film jest kontynuacją czy nawiązaniem do pierwszego filmu, który pojawił się tutaj na moim kanale, który miał tytuł Komu ja to sprzedam. Pod tym filmem pojawiło się dosyć dużo komentarzy, przede wszystkim nawiązujących do tego, że te dane, które tam były przyjęte, były troszeczkę zbyt pesymistyczne. Rzeczywiście zrobiłem jeszcze raz, przeszukałem jakby strony czy strony dealerów, którzy w Polsce oferują monety bulionowe i faktycznie te dane, te założenia, które tam przyjąłem, były no bardzo mocno pesymistyczne. Postanowiłem więc jeszcze raz przeprowadzić te obliczenia na danych, które są aktualne na dzień 3 listopada 2019 roku. Jakie były założenia? Biorę liść klonowy, kanadyjski liść klonowy. Tak jak powiedziałem, 3 listopada 2019. Cena spod już po przeliczeniu z dolara to jest 69 zł i 13 groszy. Cena monety najkorzystniejsza, jaką udało mi się znaleźć, to jest 82 zł 84 grosze i cena skupu również najkorzystniejsza, jaką udało mi się znaleźć, to jest 72,26. Jak to wygląda? Jeżeli chodzi o cenę spot w stosunku do cena spot w stosunku do ceny monety, to jest 1,19, czyli 19% jest doliczane do ceny monety w momencie, gdy taką monetę kupujemy. Natomiast cena skupu również jest powyżej ceny spot i jest to 4% powyżej ceny spot, czyli spot razy 1,04. I teraz jak to się ma do wyliczeń? Poprzednio liczyłem to wszystko na kartce, dzisiaj przygotowałem sobie taką tabelę już z przykładowymi wartościami. Zaczynamy. Symulujemy wzrost wartości srebra. Tutaj te obliczenia są naprawdę bardzo uproszczone. Tam poprzednio też pisaliście, że nie uwzględniamy inflacji i szeregu innych rzeczy, ale mówię, proszę to traktować jako bardzo, bardzo uproszczone obliczenia. Zakładamy, że srebro nam wzrasta w procentach, tak? Od zera jedziemy sobie w górę, tutaj mamy do 20, tak? I potem już skok co 10. Czyli zaczynamy, dzisiaj kupujemy srebrną monetę, cena spot, tak jak powiedziałem, 69,1, zaokrągliłem, cena kupna 82,8 i cena skupu 72,3. Gdybyśmy założyli, że dzisiaj tą monetę kupimy i jeszcze dzisiaj idziemy z nią do dealera, żeby ją odsprzedać, tracimy 12,8% od tej wartości początkowej, która tutaj była przyjęta. I teraz to, co mnie interesuje. Jeżeli założę, że monetę kupuję u dealera i sprzedaję też u dealera, to żeby ją sprzedać zyskiem, to cena tej monety, przepraszam, cena spot musi pójść o 15% w górę, bo mniej więcej taka jest różnica pomiędzy ceną samej monety i ceną skupu tej monety. To jest 15%. Więc zakładamy. Kupiliśmy monetę za 82. W momencie, jak srebro pójdzie o 15% w górę, dopiero wtedy ta sama moneta, przy założeniu, że dealer ma 4% stałe, niezależnie od kursu srebra, ta sama moneta w sprzedaży 95,03 w skupie 83 zł. To jest pierwszy tutaj pierwszy moment, w którym zaczynam się cokolwiek dziać na plus z tą monetą. No i teraz idziemy dalej. Interesuje mnie, co się stanie w momencie, kiedy srebro podskoczy o 100% w stosunku do tej ceny bazowej, czyli było 69,1, mamy 138,3. To nasz zysk w momencie, kiedy srebro podskakuje o 100%, nasz zysk w stosunku do ceny bazowej to jest 74,5%. Czyli nie idzie to liniowo. W tych obliczeniach założyłem, że dealerzy mają stałą marżę, no, która tak jak tutaj powiedziałem, czyli jest 19% na plus przy sprzedaży monety i 4% na plus w stosunku do ceny spot w momencie odkupu tej monety.
Przyznam szczerze, nie wiem, czy te wartości są stałe i czy one się jakby, czy one są stałe wraz ze zmianą ceny spod srebra, czy one się zmieniają, czy w przypadku, gdy srebro będzie, tak jak to niektórzy mówią, po 100 dolarów, również to będzie 19% i 4%. Podejrzewam, że te koszty mogą zmaleć, bo koszty wybicia monety pozostaną na podobnym poziomie, natomiast jej wartość wzrośnie ze względu na cenę kruszca, więc to może już nie być 19, może to być 15, ale to są tylko i wyłącznie pewnego rodzaju spekulacje. Do tych obliczeń przyjąłem, że te wartości są stałe. Więc tak jak pisaliście, rzeczywiście nie jest aż tak źle. Powiem tylko tyle, że w stosunku do tego pierwszego filmu już ten film był nagrywany w sierpniu i już mamy dosyć spory wzrost wartości srebra, bo wtedy było to w granicach 16, bodajże 50 dolara. Dzisiaj rozmawiamy o wartości rzędu 18 dolarów, więc można powiedzieć, że no, jesteśmy już na plusie. Czyli nie jest tak źle. Dziękuję bardzo. Tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie jakiś ślad po sobie, zalajkujcie. Jestem wdzięczny za wszelkie komentarze, uwagi do przesłanego materiału. Zapraszam również do zasubskrybowania kanału. Mam w planie na najbliższy okres kilka filmów również związanych z tymi srebrnymi 10-złotowymi monetami, o których ostatnio mówiłem. Także tyle na dzisiaj. Dzięki. Cześć.